Bądź mno, Anon level 20. Stoisz sobie w kolejce w żabce, przed tobą ze trzy osoby i jedna z nich wyróżnia się z tłumu. Sebix. Pewnie jest niewiele starszy od ciebie, ale z ryja wygląda, jakby odnaleźli go zamarzniętego w lodzie i pamiętał czasy kamienia łupanego. Umysłowy taboret. Jąka się, sepleni, telepie nim w miejscu, jakby miał kurwa padaczki dostać. Poprze ciarteczkę, tego, wskazuje brudnym, jakby grzebał w dupie paluchem na reklamę przedstawiającą hot doga. To, tego, to poprze. Hot doga? No, dawaj. Dużego? Tak. Jadzia nabiła wszystko na kasę i wzięła się za grzanie parówy. Sebik zbierze do rąk paragon, pełne skupienie, analizuje cyferki, żyłka pulsuje, jakby miała wypierdolić na orbitę, system się przegrzewa. W jego pustym łbie zapala się czerwona lampka. Error 404. Co jest, kuwa? Oszukali! Ja pierdolę. Kasjerka spokojnie pyta, o co chodzi. Bo to się nie zgadza, to nie, źle! 15 miało, 15! Drogi panie, 12 zł za ćwiarteczkę i 4 zł za parówę w bułce. Nie! To tam 3 zł! Pokazuje cenę na ścianie, tak, ale to cena za małego hot doga, pan chciał dużego, duży 4 zł. Reklamacja! Za dużo! Ja reklamacja! Zwrot pieniędzy! Wszyscy w kolejce beka, już wstawiłam dużą parówkę, musi pan takiego przyjąć. Coś popluł, ponapierdalał po sklepie jak z widłami w dupie, ale po chwili się uspokoił. Patrzysz, a ten kurwa nachyla się przez ladę i kontroluje kasjerkę. Duża buła! Pani da dużą bułę, bo zapłaciłem! Wiem, spokojnie, duży hot dog. Wtem pada magiczne pytanie. Jaki sos? Jakie są? Tutaj na kartce ma pan napisane. Twarz skupiona i czerwona, jakby mu kazała wyjaśnić teorię względności na podstawie ułożenia wędlin na półkach. Nie umiem czytać. Noż ja pierdolę, o skurwysyn. Wszyscy śmiech. Sebix jak spojrzał na każdego w jego oczach, to było widać protokół w pierdol. Loading. Anon, spokojnie. Nie chcesz dostać po ryju od czegoś, co dopiero wyewoluowało z małpy. Pani da czoskowy. Dostał. Ucieszył mordę, jakby się dowiedział, że jednak nie jest adoptowany i wyszedł. Wszyscy w sklepie znowu w śmiech. Kasjerka tłumaczy, że często tu przychodzi. Głupawy jakiś, pewnie bity szpadlem jeszcze za czasów płodu. Kolejka się rusza, super. Nagle jeb! Pierdolnięcie tak głośne, że aż ogóry na półkach skisły, drzwi otwarte z buta, z nich stoi Sebix. Wpierdala się na pełnej piździe do sklepu, rozpycha się między ludźmi w kolejce, mierzy czymś w wyciągniętej ręce w kasjerce i myślisz sobie, o chuj, napad. Łapie kasjerkę za szmaty, nachyla się przez ladę nad kasę, no jak chuj, napad. Patrzysz uważnie na broń w jego dłoni. O kurwa! Nadgryziony hot dog! Reklamacja! Ty kurwa za mało sosu! Reklamacja! Stoi i celuje jej w twarz ugryzioną parówą. Dolej sos na bułkę już! Kurwa, więcej sosu! Kasjerka polała mu chyba pół butelki sosu. Ujebała mu całą łapę. Kurwa, jak ten debil się ucieszył. Wyszedł jak gdyby nigdy nic, oblizując językiem brwi z resztek sosu.